Cześć, z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak zdobyć więcej wyświetleń na YouTube dzięki pozycjonowaniu SEO Twoich materiałów, pozycjonowaniu filmów na YouTube. Od czego zacząć? Pierwsze, co ja chcę zrobić. To ja sobie wpisałem frazę, bo mój najnowszy film będzie nazywał się Gdzie założyć sklep internetowy, i ja robię pewnego rodzaju research, co tutaj się ciekawego dzieje odnośnie tej frazy. I zauważmy, że gdzie założyć sklep internetowy mamy jeden film, a reszty już mają inny tytuł. I pytanie, czy ten inny tytuł nie będzie lepszy? Patrzymy na ilość wyświetleń, czy ta fraza ma potencjał, i tak dalej, i tak dalej. Przeskrolujemy sobie i widzimy tutaj kolejny sklep, gdzie założyć sklep internetowy. Ale więcej się wyświetla, jak założyć sklep internetowy. Mój film jest już nagrany o tej tematyce, czyli będę konkurował z tym panem. On ma tutaj 9000 wyświetleń w ciągu roku. Ja mogę sobie wejść w ten film, podejrzeć jakie on ma tagi. Zaraz tu po prawej stronie mi się wyświetlą. Zobaczymy, to są tagi, których użył ten kanał w tym materiale. Więc już mamy jakieś informacje, i my chcemy też sprawdzić, jak to się wszystko wyszukuje w, w, na YouTube i w Google. I tutaj wchodzimy w tyczkę TubeBuddy. Link do rejestracji w tym narzędziu macie w opisie filmiku i tam macie rejestrację na najlepszych możliwych warunkach. Dlatego kliknijcie sobie w opis filmiku, w link to body i zainstalujcie wtyczkę, kupcie sobie od razu premium. Keyword Explorer. I ja tu wpiszę, gdzie założyć sklep internetowy. I sprawdzam potencjał tej frasy. I mamy tutaj dwie statystyki. Unweighted i weighted. Weighted oznacza jak... Ten odcinek będzie konwertował, mniej więcej, jak bardzo ta fraza jest prosperująca w naszym kanale. A tutaj mamy frazę dotyczącą całego YouTube'a, czyli u mnie troszkę większa punktacja 41 na 100. A jeżeli mój kanał nie byłby o e-commerce, no to troszkę jest troszeczkę niższy potencjał. Mimo, że tu jest 41 punktów, my się nie załamujemy, ponieważ jeden klient pozyskany na taką frazę, gdzie założyć sklep internetowy, no to u nas w firmie zakładamy. Podamy sklepy w okolicach 10 tysięcy, więc nawet jeżeli film będzie miał mało wyświetleń, to ma potencjał tutaj sprzedażowy, biznesowy. Mamy tutaj coś takiego jak Search Volume, czyli ile osób wyszukuje daną frazę. Competition to jest konkurencja, mamy wysoką konkurencję. Nie, wysoka konkurencja byłaby, gdyby tu było na czerwono. To oznacza, że mamy wtedy potężną konkurencję. Jeżeli jest na zielono, to znaczy, że dosyć łatwo będzie nam się wbić na taką frazę trudność optymalizacji, sprawdzamy i tutaj mamy również bardzo dobry wynik, więc nie będzie raczej problemu, żeby się przebić. I tu możemy sobie przeklikać, co ludzie wpisują w YouTube, w Google'a, wideo topics i preferowane tagi dotyczące tej frazy. Ja sobie jeszcze tą frazę wpisałem w planer słów kluczowych Google'a, gdzie założyć sklep internetowy i tutaj mamy 110, 110 wyszukań w Google, więc całkiem, całkiem coś tam się dzieje wokół tej frazy, więc mamy potencjał też na łapanie ruchu z zewnątrz. Zobaczmy sobie statystyki. Pokaż więcej. Jeżeli wbijemy się fajnie na tą frazę też w Google, to oprócz tego ruchu z wyszukiwarki, tu mamy prawie 10 tysięcy wyszukań z YouTube'a. To będziemy mieli potencjał, zaraz sobie cofnę, czy mi się nie cofnie. Dobra, przełączę jeszcze raz, moi drodzy. Tu mamy coś takiego, jak ruch z zewnątrz. Jak klikniemy to w zewnątrz, to mamy też ruch z Google Search, czyli wyszukiwarki Google. A ktoś wpisuje coś w Google i trafia na nasz filmik. I tu mamy potencjał: 110 osób w skali miesiąca e, przy średniej konkurencji wyszukuje ten materiał. Pamiętajcie, że z wtyczki tubo badi korzystamy z poziomu przeglądarki chroma. Ona jest stworzona pod chroma. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w ogóle na tego typu tematy, pamiętaj o moim e-booku, link również znajdujesz w opisie. Uczę tam jak szybko zdobyć 1000 subskrybentów i zacząć zarabiać nawet 10 tysięcy miesięcznie na YouTube. Wracamy jednak do naszego materiału, link macie w opisie. Czyli mamy już frazę wybraną. Tak, zrobiłem jakiś tam research. Jeżeli bym chciał ten dzisiejszy odcinek, jak pozycjonować filmy na YouTube? On nie będzie miał takiego tytułu, dlatego że zobaczcie, jak to jest tutaj. Pierwszy film ma Jak zdobyć wyświetlenie na YouTube. Ja prawdopodobnie zdubluję ten temat. Troszkę zmienię końcówkę i dodam tam pozycjonowanie. Pamiętajcie, że też słowa na miniaturce mają znaczenie podpozycjonowanie. Tutaj mamy również informacje i zobaczcie, że nie ma nigdzie jak pozycjonować filmy na YouTube, mimo że ja nagrałem podobny film. Niestety nie wyskakuje wysoko, dlatego użyję tej frazy w tym filmie ale wracamy do gdzie założyć sklep internetowy kopiuję sobie taką frazę wchodzę sobie tutaj w SEO Studio klikam sobie kopiuj wklej gdzie założyć sklep internetowy i na tą frazę będziemy się chcieli pozycjonować ja przede wszystkim gdzie założyć sklep internetowy każdy wyraz zaczynam z dużej litery, ponieważ podnosi to współczynnik CTR. Więcej ludzi klika. Gdzie założyć sklep internetowy? Kreska WooCommerce, WooCommerce Prestashop, Shopper, Shopify, Magento. Dobra, czyli ta część tytułu nie jest tak istotna pod kątem SEO, i tutaj już sobie konstruujemy opis. I ważne, żeby tą frazę gdzie założyć sklep internetowy użyć przynajmniej cztery razy w opisie takiego filmu. Więc ja sobie mogę ją skopiować i napisać taki tekst, merytoryczny, żeby zbudować tutaj opis pod SEO. Ja zazwyczaj piszę tutaj 2-3 zdania, 2-3 zdania dotyczące tej frazy, a następnie wklejam link do konwersji, czyli jeżeli ja mam ebooka, to wklejam link do ebooka. Momencik, jakiś błąd mi wyskoczył i tutaj też sam link do konsultacji i dopiero dalsza część opisu pod SEO. Dlaczego nie daję to na samą górę? Bo ten napis wyświetla się jak ktoś coś wyszukuje w YouTube i ma on bardzo duże znaczenie te pierwsze 2-3 zdania pod kątem SEO. Ja ci to zademonstruję. Widzisz, tutaj mamy taktyki, jak zdobyć wyświetlenia na YouTube, dzięki którym jeden z moich, czyli tutaj nie jest wklejony od razu link Hamsko, tylko jest najpierw opis. I to jest bardzo ważne, żeby pierwsze 2-3 zdania sobie zrobić opis, a dopiero potem link do konwersji ktoś rozwinie opis i ma szansę kupić naszego e-booka albo coś w tym. W ten deseń. Skąd brać tagi? Przede wszystkim możemy te tagi podglądać od konkurencji za pomocą wtyczki Keyword Explorer. Jak zdobyć więcej wyświetleń na YouTube? Jak zwiększyć wyświetlenia na YouTube? YouTube SEO, pozycjonowanie YouTube, pozycjonowanie filmów na YouTube, tak? Teraz spiszmy tą frazę: gdzie założyć sklep internetowy? Najczęściej używane tagi, i zaraz nam znowu system wypluje i mamy te tagi, czyli możemy troszeczkę się poinspirować, możemy też te tagi sprawdzić, wchodząc w poszczególne filmy. Ciach, sprawdzam konkurencję i sprawdzam jakie on ma tagi, tak? I te tagi sobie uzupełniamy. Oprócz tego mamy też w TubeBuddy taką możliwość, kodzimy tutaj, gdzie założyć sklep internetowy. Ciach. I zobaczcie, tutaj mam common tags, mogę też użyć tego, co tutaj wpisuję w Google, gdzie założyć sklep internetowy, opinie, gdzie założyć sklep internetowy, tak, gdzie najlepiej założyć sklep, a mogę też wybrać tutaj tagi podpowiedziane z innych popularnych filmów, więc tutaj mogę sobie te tagi wybrać, dobrać, sprawdzić konkurencję, żeby te tagi były dobrane. Oprócz tego musimy umieścić coś takiego jak rozdziały, zobaczcie, tutaj mam taki filmik, gdzie zarabiać przez internet i mam stworzone rozdziały. Dzięki temu, filmik jest podzielony na fragmenty, które mogą zainteresować użytkownika, a dodatkowo, dodatkowo jest to czynnik SEO. Więcej miejsca zajmujemy w wyszukiwarce YouTube'a, więcej miejsca zajmujemy w wyszukiwarce Google'a, i to, co tu wpiszemy, ma znaczenie też pod kątem, pod kątem pozycjonowania więc jak najbardziej jest to temat do zrobienia. Oprócz tego. Dajemy hasztagi, trzy hasztagi będą wyświetlane. Zarabianie online, zarabianie przez internet, zarabianie w domu i zobaczcie, jak to wygląda. Ja sobie, może wejdę w ten filmik i zobaczcie, że ten film jest podzielony. A, reklama. Jakaś skamowa reklama, i zobaczcie, tutaj mam rozdziały. Pach, pach, pach. Kolejny, 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 kolejny. Jak sobie skopiuję to do przeglądarki, żebym się wyświetlił. Wyświetla się czy się nie wyświetla? No dobra. No dobra. Akurat w tym inny film się wyświetla, więc nie jestem przebicie, ale może. Jak ustawić reklamę na TikToku? I tutaj zajmuję oczywiście pierwsze miejsce i zobaczcie, mam coś takiego jak rozdziały, ja sobie mogę to rozwinąć i zobaczcie, że zajmuję więcej miejsca w wyszukiwarce. Tak samo jest w przypadku Google'a, wyszukiwarki Google'a, dlatego bardzo gorąco zachęcam Cię do robienia rozdziałów. Tutaj Pan na przykład z konkurencji nie ma tych rozdziałów i być może jest to jeden z czynników, dlaczego ja jestem wyżej. Filmy nagrywamy w 4K, warto też do filmów dodawać napisy. Czyli e, użyjemy tutaj aplikacji Happy Scribe. Ja sobie zamknę, zamknę e, jedną kartę ja używam Happy Scribe, czyli tutaj się loguje, link do Happy a też otrzymacie w opisie na najlepszych możliwych warunkach, możecie się zarejestrować. Wystarczy, że ja sobie kliknę New File, transcription. E, przepraszam, ja chcę napisy, subtitle, ma YouTube Channel, połączę sobie się ze swoim kanałem na YouTubie. I wyświetlą się tutaj moje wszystkie filmy. Ja mogę wtedy wybrać, że chcę, na przykład napisy do tego filmu, gdzie założyć sklep internetowy select. I to mi się pięknie załaduje, dostanę powiadomienie na maila, że napisy są już przetłumaczone. Ja sobie to teraz zamknę, bo nie chcę tego teraz robić. Wejdę w jakikolwiek inny film, żeby ci to pokazać. I to mój jakiś stary film o zarobkach, tak? I zobacz. Oj, przepraszam, mam Airplaya. Wyłączę szybko, wyłączę szybko telewizor, żeby mi się Airplay wyłączył. Bo tutaj jakieś jazzy są. Dobra. I tutaj leci film. I są napisy. Bardzo fajne rozwiązanie do napisów. Tutaj możemy na bieżąco to wszystko poprawiać. Na końcu dajemy download. Na wideo z napisami lub same napisy, wybierzemy same napisy w SRT i te napisy sobie później w YouTubie dodamy. Więc to jest kolejny czynnik. Już Ci pokazuję, gdzie te napisy się dodaje. Wróćmy sobie na przeglądarkę Chrome. Ja wiem, że się dużo dzieje, ale to jest bardzo potrzebna merytoryczna wiedza, która zapewni Ci potencjał na wyświetlanie się wysoko w wyszukiwarce. Wchodzimy tutaj w napisy. Wybieramy film, do którego chcemy dodać napisy. Klikamy tutaj Dodaj. I. Wklejamy, prześlij plik, wybieramy sobie z dysku z kodami czasowymi, prześlij plik. Wybieramy sobie tutaj ciach, jakiś plik z napisami i te napisy zostaną nam poprawnie wgrane. To jest kolejny czynnik rankingowy, który ma wpływ na SEO. Ale warto zwracać uwagę przede wszystkim na tytuł, na to, żeby miniaturka była klikalna i musimy sobie to wszystko wyważyć, żeby zarówno nasz film był co nieco clickbaitowy, ale jeszcze tutaj zachęcał do kliknięcia i jak tak dalej, Nie, żeby zarówno był ciekawy do kliknięcia, ale też był dobrze zoptymalizowany pod SEO, żeby na miniaturce również znajdowały się w jakiś sposób e, frazy kluczowe, pod które chcemy się wyświetlać, tak jak na przykład tutaj jak ustawić reklamę na YouTube. I znowu jestem pierwszy, takaś rakieta, jakiś symbol, że tutaj wystrzelimy z wyświetleniami. I zobaczcie, mam tutaj frazę, warto jest, żeby to, co jest na miniaturce, nie było kopią tytułu. Tutaj akurat mi się nie udało, ale warto jest zrobić tak, żeby, żeby ta miniaturka uzupełniała informacje te, które znajdują się w tytule. Jeżeli to wszystko już opublikujemy... Warto jest dać szansę się wystrzelać algorytmowi zanim będziemy linkować na innych social media. Ja mam taką taktykę, że najpierw wrzucam materiał, a później dopiero publikuję go w social media dzień później, później jakiś mailing wysyłam i tak dalej, tak dalej, żeby napędzić wyświetlenia. Jaki to ma potencjał biznesowy? Zobacz sobie tutaj na panel. To są moje stare filmy, które łapią wyświetlenia w ostatnie 48 godzin. Zobacz jak pozycjonować strony internetowe? Zobacz, jak ja jestem wysoko na frazę SEO. SEO to jest potężna fraza. Ludzie płacą kosmiczne pieniądze, żeby się znaleźć gdzieś tam wysoko w Google a ja w YouTube jestem pierwszy. Tak? Pokazałem merytoryczną wiedzę i mam know-how, jak to pozycjonować. Jestem pierwszy. Łapie tutaj 170 wyświetleń. Jak dostać dotację? No to sprawdźmy, jak dostać dotację jak dostać dotację? Tomasz Guzik jest oczywiście pierwszy, tak? Jak dostać dotację? 16 tysięcy wyświetli w rok. Ile zarabia się na YouTube? Tutaj chyba to jest jeszcze świeży film, więc nie będzie wysoko, ale zobaczmy. A nie, ja już jestem pierwszy. Bardzo szybko wbiłem się na pierwsze miejsce, więc jak najbardziej. I takich filmów mam tutaj dużo, tak? One sobie łapią. Zobaczmy statystyki filmów. Ciach. I tutaj mam różnego rodzaju filmy, które łapią sobie wyświetlenia spokojnie, spokojnie. Tutaj o Google Analyticsie, o Pomysłach na Biznes, płatności Blik. Zobaczcie, w ostatnie tutaj hmm, załadują się statystyki. 61 wyświetleń w ostatnie 48 godzin i te wszystkie filmy Sprawiają, że ja już tutaj jutro dobiję do 10 tysięcy wyświetleń, a to się dopiero rozpędza. Jak będę nagrywał dla was następne filmy gdzieś za pół roku, za rok. No to tu już będzie powyżej 20 tysięcy z samej wyszukiwarki, plus ruch z zewnątrz, który ostatnio bardzo szybko rośnie. I myślę, że tutaj Facebook, LinkedIn, ale też przede wszystkim Google Search, coraz więcej wyświetleń mam z tego i zrezygnowałem też z reklam płatnych na tym etapie, ale Możesz też, ja niektóre filmy boostowałem reklamą i później one pracowały z wyszukiwarki, więc są różne taktyki i strategie. Ja zazwyczaj bazuję na, na takich oto schematach. Przypominam Ci o e-booku, jak szybko zdobyć 1000 subów, zacząć zarabiać nawet 10 tysięcy miesięcznie na YouTube. Wszystko tutaj pokazuję, link macie w opisie. To jest naprawdę prawdopodobnie najbardziej merytoryczna książka dotycząca budowania YouTube w Polsce pod kątem zarabiania pieniędzy, czyli jeżeli chcesz dużo zarabiać, zarabiać pasywnie na afiliacjach, na jakiś Google AdSense zobacz, ja mam też zarobki z AdSense, możemy sobie wejść tutaj ciach, jakiś tam przedział czasowy i tutaj już widzisz 3266 zł możesz dodatkowe pieniądze zarabiać z różnych, różnych źródeł z różnych afiliacji, z różnych Tutaj opcji, partnerstw, w sprzedawaniu miejsca reklamowego, naprawdę jest tutaj fajne rzeczy. Masz gwarancję satysfakcji. Koniecznie dołącz do tego e-booka. Jeżeli moje poradniki z wiedzą ci, pomagają, po prostu sobie przyłącz. A jeżeli chcesz porozmawiać ze mną biznesowo, chcesz rozwijać kanał pod moim, pod moim okiem, chcesz rozwijać firmę, zwiększać sprzedaż, to wejdź na stronę darmowa rozmowa.pl. Link również znajduje się w opisie. Sprawdź czym ja się zajmuję. Co robię na co dzień? Tutaj masz mojego WhatsAppa, masz opinie klientów. Zapisz się na taką rozmowę, ja do Ciebie oddzwonię i pogadamy, czy jest jakaś przestrzeń do wspólnej pracy. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomasz Guzik, cześć!